Pokażę wam moje paskudne małe kurczaki. Oj. Już są duże niestety. Znaczy to dobrze, że są duże, bo rosną. Nic im nie jest, są zdrowe. Ale przestały mi się już tutaj mieścić. Muszę je dzisiaj przenieść. Zrobić jakieś inne miejsce. To są właśnie moje gniszelki, te, o których mówiłam, że kupiłam sobie takie. 10 sztuk. 10 sztuk się wychowało. Jeden jest tylko taki najmniejszy. A ten bielutki jest taki malutki, chudy. Reszta elegancka. Rosną jak na drożdżach. Te są śliczne. Każdy ma taki kubeczek. Mają teraz albo miesiąc, i tydzień, nie pamiętam już jakoś tak. Ale naprawdę bardzo fajnie rosną. Także na początku lipca się spodziewam się jajeczek pierwszych zielonych. Kurczaki wyskakują mi stąd. Wyskakują i chodzą terroryzować moje przepiórki. Tu jest lampa jeszcze, ta foka jaką były mniejsze, to je dogrzewałam, a teraz wiadomo, że nie muszę. Mają tutaj dosyć ciepło. Takie żarłoczki. Mieszkają w szafie. Zrobiłam taką siedzibę z szafy. Coś trzeba było wymyśleć na szybkiego. Bo kurczaczki są nieplanowane. Nie planowałam w ogóle kupować małych takich o tej porze roku. Bo jak tam by było ciepło, to bym kupiła, no ale wiadomo, zimno. W nocy jeszcze minus 5, minus 8. No ale wychowały się elegancko. Moje przepióreczki zrobiły się łyse, one powinny iść na rosołek już. I tak to człowiek ma, jak zgłupieje, coś kupi niepotrzebnie, właściwie to potrzebnie, no ale trochę za szybko. I potem się musi trochę przemęczyć, zanim to wszystko odrośnie. Ale mam takie. No, pan ten walczy ze słomą. Co ty to chcesz? Idź sobie, idź. O, przepiórka się dała.
Jak kurczaczki podrosną albo je przeprowadzę, to pokażę im nowy domek. O, tam ten grzebie. To na razie tyle. Do zobaczenia.